7 wspaniałych pytań. Dzisiaj u nas Krzysztof Komarzewski, Wybrzeże Gdańsk. Cześć Krzysztof. Witam. Zacznijmy od zakładów. Na czym polegają zakłady z Jackiem Sulejem i co możesz wygrać? Z Jackiem Sulejem zakładam się najczęściej, znaczy no zawsze przed meczami. No i zakład polega na tym, że on mi daje takie cele na mecz, tak? Czyli za każdą, załóżmy, nietrafioną kontrę ja stawiam orężatkę Jackowi, a za trafione ja dostaję 5 zł chyba. 5 zł, bo zbieram na odżywki, także... No i na razie jestem chyba na plus. Tam wiszę kilka orężadek Jackowi, ale ogólnie jestem in plus. Komarzewski zatrzymany przez skrzyniarza. Jak można zmarnować taką sytuację? A na czym polega twój zakład z Michałem Bednarkiem i jak ci idzie? O kurczę. No to z Bednarem założyłem się jakieś już pół roku temu, że właśnie 10 maja, czyli za jakieś 3 dni chyba, albo 2, nie wiem, który dzisiaj, wycisnę stówę na klatę. No i nie wycisnę, a zakład był o to, że kupię karmę dla psów, dla jakiegoś schroniska, tak? Skoro jesteśmy przy zwierzętach, co oznacza, że idziesz na tripa i jak wyglądał twój trip do Oliwskiego Zoo? Tutaj pozdrawiam moich ziomeczków z Gdańska, oni wiedzą, o co chodzi. No i trip polega na tym, że bierzemy orężatkę pod paszkę i sobie krążymy po Oliwskim Lesie. No i raz się tak zdarzyło, że wylądowaliśmy już w zamkniętym zoo i przegonił nas taki ptak ogromny. No i uciekliśmy. Boisz się ptaków po oranżadzie? Bardzo. Pytanie numer 4. Twoi koledzy bardzo chcieli, bym zapytał cię o Patryka Wombata. Czy Wombata? Dlaczego? Tutaj chodzi o Patryka Wombata. Patryk Wombat jest to największy wombat na świecie. Niestety zmarł mu się, gdy miał 32 lata. A woła się tak. Patryk Wombat! Tak się woła na Patryka Wombata. Kim jest i skąd się wziął Krzysztof Torek? No to nie jest aż takie śmieszne, ale opowiem, bo byliśmy właśnie we wtorek z koleżkami tutaj z klubu. No w pubie po prostu byliśmy. No i sobie siedzimy przy stoliku elegancko. No i po prostu zniknąłem na chwilę. A prawda jest taka, że poszedłem na kebaba za winkla, poszedłem. No i tak siedzą. Ja wracam nagle, tak po pół godziny myślę chyba. Wracam, oni tak patrzą na mnie, a ja wtedy... O, patrzcie, kto powrócił, po. No, jeszcze była taka pozycja, tak jak robi Krzysztof Piątek. Pytanie numer 6. Czym ogrzewałeś samochód zimą, gdy popsuła się klimatyzacja? Kupiłem sobie farelkę w Realu i podłączałem ją, żeby mi wiało ciepło na szybę. No i tak to wyglądało. No, musiałem podpiąć pod zapalniczkę farelkę, no i mi szyba odmarzała. Czy działało? Oczywiście. Farelka się sprawdza, jak jestem sam w samochodzie, czuję się bezpieczny. Mam nadzieję, że dojadę do domu i życzę wszystkim miłego wieczoru. Podobno nieźle beatboxujesz i rymujesz. Poprosimy o krótki pokaz, temat 7 wspaniałych pytań. Dobra. Dobra. Yo. 7 wspaniałych pytań, tak tu sobie śmigam, na bitach fikam, dajcie mi tu przeciwnika, ja im pokażę, co to dobra technika, a teraz salutuję i znikam i dobrze se tu trzaskam, pozdrawiam wszystkich chłopaków z Gdańska. Krzysztof Komarzewski, brawo, dziękuję. Dzięki.